Siema, siema, zapraszam na sklep Genesis, link macie w opisie. Tam z kodem PLAGA dostaniecie 10% rabatu na wszystko, co chcecie sobie kupić. Myszki, klawiatury i różne takie. Sprawdzajcie, link w opisie. I przy okazji dziękuję wszystkim aktywnym wspieraczom za wspieranie kanału. I pełna lista wyświetla się właśnie na ekranie. Dziękuję za pomoc, dzięki. Nie odejdziesz przed pojazdu, cię rozjadę. Opuść pojazd. Założymy się? Poprosiłem, żebyś opuścił pojazd. No ci powiedziałem, że nie jesteś policjantem, nie muszę słuchać twoich poleceń. Opuść pojazd. Rozjadę cię, naprawdę. Poniesiesz tego srogie konsekwencje, opuść pojazd. A, okej. Ta, wiem o czym pomyśleliście. Nie zrobię tego. Serio, to już policja jest. Ponieś ręce do góry, San Andreas tej policji. Zajęte ręce mam. Nie mogę, nie da rady. Co, pan sam na patrolu przyjechał? Halo? Halo, halo. Pan sam na patrolu przyjechał? Nie. Tak wygląda na to, że pan sam przyjechał. Chyba nikogo nie ma w tym radiowozie. Ma to jakoś postać do rzeczy. Nie boi się pan tak sam jeździć na patrole? Nie. Podniesie pan ręce do góry. Ja bym się bał. I wyjdzie pan za kasy. Ja bym się bał tak samemu jeździć. To gdzie mam iść? Odwróci się pan plecami w moją stronę. Chyba jebany sam przyjechał na patrolu. Mój numer znaki 115, Matthew Sant, oficer 3 stopnia, jest pan zatrzymany. To nie jest tak, że od sierżanta mogą jeździć sami na patrolu? No ja wstówkę tak panu zabieram. Czemu mi pan wstówkę zabiera? Aż może pan się nią zranić. Wstówką? Różne były przypadki. Wstówką? Różne były przypadki, proszę pana. Zapraszam do radiowozu. Mi auta nie zabiorą. Tutaj zapraszam. Co jest kurwa, do kogo ty strzelasz? Od strony kierowcy otwieram z tyłu drzwi. Ludzie, z tyłu drzwi tutaj pomagam panu wsiąść. Zapinam pasy i zamykam drzwi. Mają mnie. Mogłeś go pobić, bo miał taser? No nie mogłem, bo miał taser. Dobra, mój numer znaki 115, Mefisant, oficer 3 stopnia. Zna pan swoje prawa? Tak. Przyznaje się pan do napadu na kasę fiskalną? Napadu? No, rozboju, no, różnie, jak zwał, tak zwał. Powiedziałbym włamania co najwyżej. On w taryfikatorze mamy zapisane jako napad, więc tak stosujemy. Czaję. Otwieram drzwi, odpinam pasy, pomagam wysiąść. Znowu na komendzie. Tylko niech pan nie czeka na prokuratora, no. No dobra, no, taki wyrok nie trzeba, wie pan. Tak, pan da połowę i jazda. No, znaczy nawet nie mam z czego dawać połowy, bo sam wie... Sam ten wyrok za kancelkę to jest 5-5. No już tego nie można obniżyć. Albo nie uciekają. A, rozumiem. To jest dobra. Minimum, które musi pan dostać. Dobra, to biorę to. To pan od razu szykuje kartotekę, nie bawmy się. Dobra, jeszcze wezmę od pana dowód tylko, a to już w celi. Zapraszam pod ścianę. Pan rozkuje. Tak, tak pod ścianę. Zapraszam, pod ścianę. Mój numer jest znaki 115, Matthew Sant, oficer 3 stopnia, dokładnie. No i powie jeszcze, który plik pochodzi z tego rabunku na kasę fiskalną. Nie wiem nawet. A dobra, to... Chciałby mnie pan rozkuć. To ja sprawdzę najwyżej dwa, no. Nie no, co pan? Zaraz panu powiem, tylko niech mnie pan rozkuje. Dobra, rozkuje pana, jeżeli pan się odwróci, wykona jakiś gwałtowny ruch, zostanie pan potraktowany pałką. Spoko. Będzie pan wychodził, czy nie? No, pan mi tylko powie, który plik panu zabiorę. A, to ja panu dam. Cyk. Załatwione. Całość to jest, mam sprawdzić? A, całość. No to nie patrzył pan ile jest? 1600 równo było. Dobra, zaufamy panu. Dobra. Pan się nie odwraca. Pan ściągnie maskę. Mhm. I może się już pan odwrócić. I pokażę, proszę o dowód. Nie warto uciekać. No w mieście nie warto robić, tak, ale to jest tylko Jeffrey piśmie. Kowalski. Mhm. Dobra, tak jak wspominałem, 5-5 wychodzi pan. Dobra, jedziemy. No, pan podpisze mi tylko jeszcze na tablecie. Dobra, siup, podpisane. Jedno i załatwione. Życzę panu odsiadki, szybkiej resocjalizacji. I mam nadzieję, że spotkamy się w lepszych okolicznościach następnym razem. Podjedzie policja, to się będę poddawał. Nie warto uciekać, bo jest 3 razy większy wyrok. Maskę zarzucę tego. Nie może mieć śrubokręta, już to mówiłem 500 razy. On jest tylko na animacji. Tak naprawdę go nie potrzebujesz. Tylko jedna osoba może rozpocząć napad.
standardowo. Jak mnie ten sam znowu złapie, to będzie beka. Brawo, brawo. O! Bogumił przyjechał. Czy z banana zjadłem? Planujesz, żeby Jeffrey był otwieraczem? Nie, no teraz będziecie oglądać sobie. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Zakupy robicie? No tak. A co? Róbcie, róbcie. A pan robi zakupy? Mhm. Co pan nie idzie do sklepu? Tylko tak tam stoi. Pan się bo teraz zakupów robić jak kobieta w środku, nie? Czekam w kolejce. Czy co? Ja tu nie mam kolejki. No jak przecież pani weszła? Ale więcej osób się chyba zmieści. Dobra, Abdulisko, we. Dobra, jedziemy, chodź. Się interesujesz życiem ludzi dłużej niż... Podnosisz ręce do góry. Ręce do góry. A kim ty jesteś, że mnie zatrzymujesz, co? Prokuratorem. Ręce do góry. No i co z tego? No i mogę robić zatrzymanie obywatelskie. Podnosi ręce do góry. A co ja niby robię, że mnie zatrzymujesz? Kaset? Nie robię żadnej kasetki. Gdzie masz? Co już za kasą? No bo szukam Gumorbit. Przestań do mnie celować. Na pewno. Nie masz munduru ani odznaki na wierzchu. Nie możesz reprezentować prawa w cywilnym ubraniu. Proszę. Nie jestem ubrany na cywilnym. Skończyłeś już? Wyjdź za kasy. Skończyłeś już? Nie jesteś upoważnionym funkcjonariuszem do celowania do obywateli tak po prostu, bo ci się tak uwidziało i chcesz się popisać przed swoją dziewczyną. To nie jest mój chłopak. To tym bardziej, bez sensu. Schowaj broń, nie rób wstydu. Chodź, gdzie ty idziesz? Ty musisz się czepiać. Zatrzymaj ludzi? Się. Wiedziałem, zatrzymaj się. Bo co, bo postrzelisz mnie? Zatrzymaj się. Postrzelisz mnie, prokuratorze? Bo zatrzymaj się. Postrzelisz mnie, prokuratorze? Zatrzymaj co? Się. Zatrzymaj się, powiedziałem. Nie mam takiego zamiaru, nie jesteś policjantem. Jak chcesz zatrzymaj ludzi łapać, się. To się zatrudnij ty w policji. Ty rozumiesz, że ty nie masz dowodów nawet na niego? Mam cię rozjechać? Proszę wysiąść z pojazdu. Zaraz cię rozjadę w obronie własnej, mam do tego pełne prawo, celujesz proszę do mnie. Proszę wysiąść z pojazdu. Nie wysiądę z pojazdu. Proszę opuścić pojazd. Jak ci się nie podoba to, co robię, to zadzwonię po policję. Przestań się bawić w szeryfa. Co się dzieje? To opuść pojazd. Jakiś gościu do mnie celuje. Próbuje mnie zatrzymać. Mówi, że to zatrzymanie obywatelskie. Opuść pojazd. Gdy nie odejdziesz przed pojazdu, cię rozjadę. Opuść pojazd. Założymy się? Poprosiłem, żebyś opuścił pojazd. No ci powiedziałem, że nie jesteś policjantem, nie muszę słuchać twoich poleceń. Opuść pojazd. Rozjadę cię, naprawdę. Poniesiesz tego srogie konsekwencje, opuść pojazd. A, okej. Okay. Co za głąb. Co za głąb. Ja pitorek. Prokurator mi robi zatrzymanie przy kasetce, jak jeszcze zgłoszenie nawet nie poszło. Jebnięty jakiś, normalnie nienormalny. O burny. Niech spierdala. Ja tam znam swoje prawa. Specjalnie go nie atakowałem. A przejechałem go dopiero po tym, jak już opuścił broń. O, policja. Zaraz będzie, że jadę tą ciężarówką. Już zadzwonił po policję.
Jo, pitole, co za gość w ogóle. A niech mnie zgłasza za nieposzanowanie życia. W żadnym momencie go nie zaatakowałem, nie zacząłem uciekać, zachowywałem się cały czas spokojnie. Po prostu odgrywam bardzo, bardzo, bardzo ułożoną postać. W sensie trudno zdenerwować, no nie? Na pewno się nie dam wyprowadzić z równowagi jakiemuś gościowi, który zgrywa policjanta. Skąd ja mam wiedzieć, kim on jest? Wlatuje z bronią do sklepu i poddaj się. A najpierw do mnie pyskuje, że czekam w kolejce, bo się boję kobiety. Po czym wbiega i mi robi zatrzymanie. Ojejku. I zrobiłem tu takiego pro master move'a. Nie wiem, czy mi się udało, to nie jest łatwe. I schował się tutaj. Myślicie, że mnie nie zauważą? Ja myślę, że gdyby mnie nie zauważyli, to by był hardcore 3000, nie? Spróbujmy. Bo myślę, że wychodzenie z tego, ze sklepu, to już zbyt duże ryzyko będzie. Ale jak mi się tam uda wejść i mnie nie zauważą, to król kasetek razy 3. No nie. Oni z komendy przyjdą z buta? Może tak być, że 0-0 przyjdzie i mnie złapie, ale jak nie przyjdzie, to wiecie. Pomyślcie, co wtedy, nie? Kurde, blisko było. Mendelem tam wejść? Nie można korzystać z animacji do takiego chowania się w obiektach. No ale to jest sensowne, to po prostu wchodzę. Sam jest ten Mendel, mu ktoś odpisał. Dobrze mu odpisał. Bardzo dobrze. Tą handel na Darknecie się obudził. Dobrze, szkoda, że policja widzi Darkneta. Moim zdaniem to bez sensu. No tak być, że jeżeli masz frakcję policja, to ci się nie wyświetla i elo. No kurwa, inni... Nie wiem, gangsterzy nie widzą komunikatów policji, gdzie są napady. To czemu policja widzi rozmowy gangsterów? Chyba logiczne, że nie powinni, no nie? No wiadomo. Ale przecież oni nie będą robili metagamingu. No gangsterzy też by na pewno nie robili metagamingu, jakby na GPS-ie widzieli, gdzie są jednostki policji. Na pewno by nie robili, albo jakby słyszeli, jak na radio gadają. Co jest, kurwa, do kogo ty strzelasz? Tylko jedna osoba może rozpocząć napad. Kurde, sprawdzam 5 złotych. Sprawdzam, dzięki, Bawał. Sprawdziłeś, działa. Dobrze sprawdzone. No. Dobrze sprawdzone. Polecam tego sprawdzacza. 5 zł wpłynęło mi na konto. Co jest, kurwa, do kogo ty strzelasz? O, kolejny sprawdza. Patryk, to nie są te donate zaległe jakieś. 850. A, okej, dobra, dzięki. Nie wiem, o co ci chodzi, ale dzięki. No daj, otwórz się. No weź, no. A co to stoi tutaj? Widzicie to? A to rower. Myślałem, że kurwa motor policyjny. To było nawet śmieszne. A może to jest motor policyjny? Może to rower policyjny? O, jest. To się nie może udać. A jak się uda, to mówię wam. Ty mistrz kasetek tego serwera. Potwierdzone info wtedy, nie? Api do góry! Podnieś ręce do góry. Ręce do góry podnoś w sklepie. Podnieś ręce. Podnieś ręce do góry. Podnieś ręce do góry. Zejdź z tego. Kurde, 2 sekundy brakło, no. Zejdź z tych pudełnatów. O co chodzi? Czym problem? Zejdź z tych pudeł na dół. Zaraz wszystko objaśnię. Zejdź o co tych chodzi, panie policjancie? Zejdź z tych pudeł na dół. Jestem. O co chodzi? Dobrze, pan się odwróci teraz do mnie tyłem. Powoli. Dobra. Zakuję pana. Na razie. Czemu mnie pan zakuwa? No wyjaśnię, proszę pana. 214 Dżamin Radec, senior deputy. Na razie pan jest zatrzymany. Kadet, pilnuj go. Idę sprawdzić resztę sklepu. A to ciekawe. Dzień dobry, panie kadecie. Dobry, dobry. Jak tam dzionek mija? No. A dobrze. Że tak przy kamerach. Ja z monitoringu jestem. Kamerę montowałem tam na górze. Widzi pan czapkę? Tak. Dobrze, tylko zastanawiam tylko dlaczego jak my tutaj, prawda, wysiadaliśmy z radiowozu, to pan tutaj, prawda, biegł stąd, tutaj i wskakiwał po pudłach, jak tak patrzyłem. No tak, tak jak mówię, jestem z monitoringu, tam jest serwerownia za lado. Rozumiem. Tu na górze właściciel poprosił o instalację kamery, więc poszedłem tam od razu sprawdzić. Może jak tyknąłem serwerownię, to alarm poszedł, ale nie, rozumiem. Proszę się nie martwić. Tak jak czyli widać pan... po czapce, to ja z security jestem. Rozumiem. Ma pan dokumenty na to? Słucham? Czy pan ma tutaj dokumenty na to, że pan jest zatrudniony jako... Może szef wam podesłać, nie mam problemu. Dobrze, a pan tutaj nie widział nic podejrzanego tutaj może, czy coś, bo... Wie pan co? Widziałem takiego busa
Znaczy busa, takiego SUV-a czarnego, w nim mężczyzna i kobieta. Mężczyzna za kierownicą, a kobieta na pasażerze. I ta kobieta miała maskę, jak wchodziła do sklepu, ale chyba tylko zrobiła zakupy, bo nie wchodziła tam gdzieś do tyłu ani nic. Rozumiem. Dobrze, proszę pana, bo jest taka sprawa, że tutaj dostaliśmy informację o, prawda, kradzieży pieniędzy tutaj z tej kasy fiskalnej. Na podstawie prawnej takiej, że pan tutaj znajdował się w środku, dosłownie chwilę po zakończeniu się alarmu będą się pana przeszukać i zostanie pan przywieziony na komendę w celu złożenia wyjaśnień, rozumie pan? A, no okej, no jak się upieracie, to co ja? Przecież nie będę stał oporu, nie? Dobrze, to ja przypominam 214 Benjamin Rana, senior deputy. Oczywiście, że nie przejdzie przecież. Oczywiście, jeżeli pan nie będzie miał, prawda, żadnych tutaj narzędzi, które mogłyby posłużyć do takiej kradzieży, zostanie pan wypuszczony, ani nie. Nie, no gdzie tam, ten... nie ma żadnej wiertarki, jeżeli, ani albo nic. Albo jeżeli pan nie będzie miał, nie wiem, na przykład, nie wiem, na przykład pieniędzy nieopodatkowanych, które były tutaj w setce, czy coś takiego. Jasne, jasne. Mhm. Tutaj poprosimy zaraz tego kierownika sklepu jakiś wykaz pieniędzy, prawda. Zabierzesz tutaj pana do radiowozu, tylko jeszcze najpierw panu tutaj wsówkę, tak patrzę, to pan wsówka przy sobie, to jest taki ostry przedmiot, to niebezpieczne. No daj pan spokój, to nie jest niebezpieczne, no. Cały czas zabieracie te wsówki ludziom i się skarżą tutaj. No, przecież to pieniądze kosztuje. Dobra, zabierz pana tutaj do radiowozu, zapakuj z tyłu. Ja zabierają wsówki. Poproszę o wykaz. Idziemy, idziemy? Tak. Ło, co tu się stało? Nie wiem, leży pani. Sprawy. IMS zaraz przyjedzie. Śmieszkowo. Nie mogę wywalić hajsu. No on będzie teraz zgrywał na doczy, aby na pewno tam jest wykaz i tak dalej, i tak dalej. Ja pitole, czy znalazłeś jakiś pracownik, możesz kamerę w sklepie? Dobra, tutaj przeszukałem na razie sklep. Jak widać, tam brak jeszcze pracowników bardziej, bo tam i kamer. Bardzo rzeczy trzeba sprawdzić. To nie ma kamer chyba. Czyli co pan robił tutaj w sklepie? No instalowałem kamerę, miałem zainstalować. Wezwali mnie, żebym sprawdził, gdzie najlepiej kamera będzie się tamten komponować i mówię, o, w tym narożniku, tam pod sufitem będzie dobre miejsce. I chciałem sprawdzić, czy to jest pod sufitka, czy prawdziwy sufit, wie pan, czy wylewka jest, bo nie wiem, czy wkręty wejdą. Jakby to była taka zwykła podwieszana pod sufitka, no to wtedy trochę przypał tam kręcić tę kamerę, bo obsypałoby się to. A jak prawdziwy beton, no to się wtedy wkręca i już. Gdzie są kamery? Jeszcze nie widziałem. Jeszcze kamerę mam naruszoną. Zaraz możemy powiedzieć taką. Kasa fiskalna. Wygląda jakby ktoś otwierał razy dziennie kluczem lub trychem. Co mam napis jeszcze? Ja nie robiłem tego wytrychem, znaczy tym łomem, tylko wytrychem, więc tam po zamku niewiele widać, czy jest otwierana, czy nie. Znaczy, czy jest rozwalona. O, nie jest rozwalona. Ja nie wyłamuję, tylko otwieram, nie? Uparł się Benjamin, żeby mnie wsadzić. Zastanawiam się, czy jest sens z nimi to odgrywać, bo i tak mnie posadzą. Strata czasu tylko. Czyli dać na szufladce w niej jakieś ślady ostrych narzędzi, bądź wyłamany zamek? Nie. No czemu mają być? Przecież ja nie otwierałem tego nożem, siekierą albo coś w tym stylu, tylko wsówką. Co ta wsówka tam miała zrobić? Czy szuflada była otwarta przy przyjeździe? Tak. Bardzo dużo pytań zadaję. Czy była w niej gotówka? Nie. To pan Robert? Nie, właśnie zdziwiłem się, że tu stoi, bo to nie mój. To jak chyba tej pani, co się wywróciła. No ja nie otwierałem śrubokrętem, tylko wytrychem. Nawet jeżeli, no co tam ma być widać? Rysy na zamku? Pan się nie dotykał tutaj, prawda? Pan tylko tej kamery montował, tak? Tak, tam z tyłu za ladą. Sprawdzają serwerownię. Okej. Tylko tam spytanko, bo tam kamer nie widziałem żadnych. To jak pan montował kamery? No właśnie dlatego je przyjechałem montować, żeby były. Bo ich nie ma. Aha, i pan jeszcze ich nie podłączył po prostu. No nie, właśnie tłumaczyłem tu panu temu kadetowi, rozumiem, że rozumiem. Sprawdzałem na suficie, czy jest pod sufitka, czy solidny sufit, bo nie wiem, czy się tam jest gdzie wkręcić, bo jak jest pod sufitka, to nie ma sensu się wkręcać, bo dobra, to pitolnie wszystko, no nie? Dobrze, a jak jest porządny sufit, no to wtedy wkręty się walnie, dobra, dziesiątki i przytwierdzi się do sufitu ten stelaż do kamery.
Wiadomo, jeżeli pan tutaj prawda nic nie zrobił nielegalnego, to oczywiście zostanie pan wypuszczony. Jasne, nie ma problemu. Po prostu, wie pan, no, musimy tak działać, no niestety nie mamy innej opcji. Tak, wiadomo, no. Kamera, nikogo, kto może potwierdzić pana... Chyba, że był, jest ktoś, kto może potwierdzić pana alibi. No to jakaś pani to... nieprzytomna leży, ale nie wiem, czy to się liczy. No, chyba nie, proszę pana, niestety. A przed chwilą typą strzelę pierwszą, kadet po... O, dziękuję. Moje odznaki. Mój numer odznaki 28 KD, czy numer szukam pana. Ba 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 ba. Zabiorę te pieniądze, żeby sprawdzić, czy sam on ma opodatkowane, czy nie. Zabierz mi wszystkie pieniądze, jakie mam przy sobie, tam wiesz, poszukaj dokładnie, bo w kasetce nie było pieniędzy, także ktoś na pewno napadł, ale czy to pan, to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie. Wiadomo. Dobra, zapraszam pana. Jeśli zapytam, czy zna pan swoje prawa. Tak, kojarzę. Okay. Dobra. Możesz wiązać prokuratora, ja pójdę ogarnąć się. Może ty wezmij prokuratora, bo tutaj tam coś jeszcze muszę zrobić. Panie, dobra. Będziemy prokuratorem się tu bawić na takie coś? Ile to mi grozi, jak już? 5-5. No to prokuratora do 5-5. Wie pan, no, takie... Strata czasu przecież, to więcej tu czasu spędzę czekając na prokuratora, niż bym w więzieniu spędził pewnie. Pan, pokażę dowód pan. O ile bym spędził, ale winny nie jestem, więc. Jeffrey Kowal. O, policja jedzie. Na chuj im ten prokurator, jak jest chyba 5-5. To jest najniższy wyrok, jaki może być. Po co im dupę zawracać? Ja? Gdzie? Dwie kasetki już pan miał. Jedną. Dwie. Jedną. Dwie mam pan wpisane. Co pan mówi? No jak, ma pan dzisiaj wpisaną i wczoraj. O kurczę. A to psikus. Dzisiaj wpisaną za sam napad na kasetkę, wczoraj wpisane za napad na kasetkę i wycieczkę przed policją. A, rozumiem. Pan na pewno montował te kamery w tym? Wskazę się, tak, tak. Dobra, to ja idę sprawdzić te pieniądze. Dobra, niech mnie pan wysyła, bo szkoda czasu. Kadet wróci, a już będę w transporcie więziennym, dobra? 5-5. Tylko pan z mandatu zejdzie, bo nie stać mnie na te 5000. Słabo się zarabia, panie kochany. Nie słyszę, co pan mówi, jakby coś. O ile pan mówi coś? Chyba nic nie mówi. Już drugi raz mnie dzisiaj złapali. Co o tym, Benjamin? Ja kurczę, dzisiaj tyle razy ten holinek już brałem, że masakra. O. Teraz pana słychać, ja to co, wysyła pan? A pan w ogóle mnie słyszał, jak ja się przedstawiałem od początku, czy nie? Cokolwiek no, pan słyszał? Teraz tylko pana nie słyszałem, jak nareszcie. No dobra, dobra. Ja mówiłem przez pana, że teraz mam przynajmniej podstawę prawną, że prawda tutaj pana ten. Czyli pan się przyznaje na pana na kasetkę, tak? Tak, już nie marnujmy czasu, niech będzie. No dobra. Pan mi z mandatu zjedzie, co? Mówiłem też, tylko wiadomo, holinek trzeba mówić, że... 5-5 niestety nie mogę panu zejść. Ewentualnie mogę panu dać tego. Jak się za kaucją może pan wyjść ewentualnie, to wtedy pan chce mniej tysięcy, to tak trochę słabo. Ale nie, ja nie chcę pieniędzy wydawać, bo mi nie stać. Wie pan ile no mam na koncie? No to 5-5 to jest minimalnie, co panu mogę zaoferować. 2000 na koncie. Daj pan 2,5. Nie mogę, proszę pana, niestety. 5-5 to jest minimum, które mogę pan tutaj, prawda? To pieniądze mi chociaż oddajcie moje. Jakie? No tak, pieniądze panu oddamy, oczywiście. Które były legalne. Zarobione. A były jakieś legalnie zarobione tam, czy tylko te z napadem na kasetkę? Bo właśnie oczywiście, że były, tak, tak. Już do analizy oddałem. To nie przyniósł tych wyników od razu? Przyszedł się tylko na do zapytać, a teraz przyniesie wyniki? A to pan ma tupet trochę, że tam przed komendą pan kasetkę tak próbował zrobić. A, tam tupet od razu. Chciałem sprawdzić. Założyłem się ze znajomymi. Tak? Założyłem się z znajomymi, że jak walnę tą kasetkę pod komendą, to będę królem kasetkowiczów w mieście. Tak? I co, i pan jest teraz królem? Prawie się udało. A, że pan walnie i pan ucieknie. No, uciec trochę nie pykło. Ale brakło tak 2 sekundy. No, naprawdę niewiele panu brakło, ale to widzi pan, nasza szybka reakcja tutaj naszych tych. Okej. Część była nieopodatkowana. No, czy szybka to nie wiem, ale była reakcja. No, wie pan, tak szybko jak mogliśmy. Najszybsza jak się dało. Sekundkę pan zaczeka. 14:03? Może pan ściągnąć czapkę i zapraszam pana pod ścianę. Co? Zdjęcie? No zdjęcie? Zdjęcie. To jest słuchaj, że pan cholera, nie mam czasu na zdjęcia. Dobra, pan jeszcze nie, tylko no. Sobie zawiąże buta. Musimy zrobić zdjęcie. Po co?
Pozwól panu zdjęcie. Pan już trzeci raz jest zamknięty za kasetkę. No i co? No i będzie miał pan teczkę. Co będę miał? Teczkę. Zostaje się pan pod ścianą, a nie tutaj prawda te. No pytam się z ciekawości, no. Dobra. Teczkę mi kurwa kadet zakłada. Czekajcie. Twarzą do ściany. Jak twarzą do ściany? Przodem się robi. Róbże pan te zdjęcie, cholera, no. Ale idziemy do... Nie, no, a, chodzi ci, żeby... Zrobimy dobra, bo zdjęcie, ty chcesz dobra. Do innej tej. Dobra, bo ty chcesz to zdjęć. Dobra, pan podniesie ręce i... O ja jebę, nie, no czego jeszcze nie było. Do pokoju ze zdjęciami. Się robi zdjęcia, fajnie, nie? No, pan. Od fotograf panu zrobi zdjęcie, taki profesjonalny. Dobra, pana zakuje. Ja chcę zmówić, ale robią mi zdjęcie za każdym razem, jak mnie przyłożą do więzienia. To mógł pan sobie darować i tu zrobić te zdjęcie. Dobra. I zapraszam pana. No tutaj tam. Za kadetem, za kadetem. No on tu stoi w celi. Oho. Nie. Kadet zamierz buta. Kurwa, teczkę mi kadet zakłada, i bo trzeci raz pod, jestem na kasetce. Pod białą tablicę. Pojebana akcja. Właśnie jestem recydywista. Kurwa. Kadet obrabowałem. No zrobię. Super. Nie robią, niech się bawią. Jaką kurwa teczkę? O czym on mówi? I on se selfiaka trzaska. O? Dobra, teraz profil bocznego. Z prawego albo z lewego. Jaka kurwa teczka. Teraz drugiego. Powodzenia z tymi profilami. Jak okay. Mam twarz odwróconą. Zapraszam pana. Dobra, już nie będziemy przyciągać tutaj pan. No tutaj. Nie ma co. Tu do celi. Tak, do celi. Ja pan jeszcze skuję, pan się ustaje pod ścianką. Uja, po co z tą ścianą? Trzeci raz. No widzi pan, no. A po co się było nie przyznawać? To by już pan w więzieniu siedział dawno. A tak to... No przecież przyznałem się, że było szybciej, a wy kombinujecie zdjęcia, przechodzenia. Dobra, podajcie pan tutaj pod tego. Sami przeciągacie. Podaj mi pan swój dowód. Jeffrey Kowalski, dobrze. Kadet odsuń się. Pan na rowerze ten w ogóle planował uciekać? Bo tam nie, to nie mój rower był w ogóle. Piechotą przeszedłem. A. Dobra, kadet weź tam, zamiesz buta znowu i się odsuń, no. Kurwa, to już przy czwartej kasetce będę miał recydywę chyba dojebaną. Za kasetkę. Dobra, czy pan umieje trzy jakieś prezesji? Mhm. Zabiera telefon i bułki z automatu? Później mi odda może ten telefon. I patrzcie, tu wali zdjęcia przecież zawsze, to po co jeszcze tam się bawić w to? Nie wiem. 3 minuty wyroku. Przy piątej dożywocie, wiadomo.